Cześć, witam Was w kolejnej recenzji. Dzisiaj zajmiemy się programem, którego dostarczyła mi firma Bloombuild, która jest deweloperem. Program jest ten zarówno na iPhone'a, jak i na Maca, o czym powiem jeszcze trochę później. Wersja na iPhone'a, czyli na iOS, bo aplikacja jest uniwersalna, kosztuje $5, a natomiast na Maca 9. Po włączeniu samego programu ukazuje nam się, przynajmniej w moim przypadku, wpisanie kodu. Po wpisaniu samego kodu aplikacja wygląda właśnie tak. Zacznijmy od początku, czyli od samej góry. Tutaj mamy możliwość zrobienia zdjęcia lub dodania go z biblioteki oraz dodanie wpisu. Czym jest sama aplikacja, zapytacie? Jest to po prostu swojego rodzaju pamiętnik lub raczej taka książka, do której moglibyśmy wpisywać jakieś nasze pomysły, przemyślenia i później do nich właśnie wrócić. Więc OK, kliknijmy plus i zostaniemy przeniesieni do dodawania wpisu. Tak, no oczywiście możemy tutaj wpisać cokolwiek, co to już każdy używa, myślę, po swojemu, ale tutaj na dole pojawiają nam się takie ikonki. Na początku mamy pogodę. Pogoda występuje właściwie tutaj, jest podana jako jedynie stopnie Celsjusza i jakieś tam zachmurzenie lub opady. Tutaj możemy pokazać naszą lokację. Dalej możemy wybrać jakieś zdjęcie. Może ja wybiorę coś. OK. Możemy też oznaczyć gwiazdką oraz dodać jakiś tak. OK. No ja oczywiście nie będę tego zapisywał, ponieważ to jest tylko przykład, ale wracając do naszego timeline'u, ja ten post mogę oczywiście znowu oznaczyć gwiazdką, dodać tak, edytować, usunąć lub udostępnić. Możemy wysłać mailem, wyeksportować do PDF-u, wydrukować, wysłać na Twittera. To jest wiele możliwości. Ja teraz to usunę. Jak widzicie, jest tu ten mój timeline. Oczywiście są jakieś wpisy, które ja przed chwilą dodałem, żeby nie pokazywać, co ja tam wpisywałem. Prawda, nie używałem tego jakoś za bardzo. Po prostu testowałem, jak ta aplikacja działa. Mamy też oczywiście szukajkę, także wpiszmy sobie na przykład jakiś tam żurek, który przed chwilą dodałem, i wyświetlą nam się wszystkie wpisy zawierające to słowo. No dobra, dalej mamy zdjęcia. Tutaj też nie ma co za dużo pokazywać, po prostu zdjęcia, które dodaliśmy wcześniej, tagi, kalendarz, czyli szybkie przeniesienie się do wpisów, które dodaliśmy, one są tutaj ładnie pozaznaczane. Dalej, oznaczone gwiazdką, lata. No to ja oczywiście zacząłem aplikację używać w 2013 roku, także nie mamy tutaj do czynienia z innymi latami, oraz ustawienia. Mamy możliwość synchronizacji przez iCloud oraz Dropboxa, właśnie możliwość wpisania kodu, tak jak to widzieliście, zmiany tego kodu, wymaganie kodu. To jest też bardzo fajna opcja. Możemy też ustawić przypomnienia. Ja sobie ustawiłem 2 na 8 i 10 wieczorem. Eksport do PDF-u to jest najnowsza opcja, która pojawiła się w tej aplikacji. Dalej mamy też styl, czyli zmiana czcionki, wielkość tej czcionki, zaawansowane. Tu już się nie będę w to wgłębiał, ponieważ to już jest... No, każdy oczywiście może sam sobie zobaczyć po kupnie lub w momencie, kiedy ja właśnie Wam to pokazuję. I to byłoby właściwie na tyle. Jest to naprawdę bardzo prosta i fajna aplikacja, ale skierowana do raczej wąskiej grupy ludzi, którzy, no nie wiem, na przykład podróżują. Myślę, że to jest najlepsza właśnie aplikacja dla podróżujących. Wtedy osoby mogą właśnie dodawać sobie tagi, robić zdjęcia, opisywać te zdjęcia, dodawać lokalizację i później na przykład za jakiś czas sobie do tych wpisów wrócić. Także aplikacja jest dostępna na iOS za $5 oraz na Maca za 9,99, czyli tam $10. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tego typu aplikacjach. Do zobaczenia.